Korzystając z zimowej aury, zawodowi strażacy wraz z kolegami z OSP doskonalili swoje umiejętności w zakresie ratownictwa wodno-lodowego. Pamiętajcie, żeby morsować z głową. Tej zimy na szczęście nie było konieczności ratowania nikogo spod lodu, ale nasi ratownicy są gotowi do niesienia pomocy w takiej sytuacji. W ćwiczeniach na akwenie wodnym Kamyki w miejscowości Głuszyca uczestniczyli ratownicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 z Wałbrzycha wraz z druhami OSP Głuszyca Górna. Analogiczne ćwiczenia odbyły się na terenie Wałbrzycha na zbiorniku wodnym zarządzanym przez Polski Związek Wędkarski, w których uczestniczyli ratownicy z JGR-2. Tego typu ćwiczenia planowane są już wcześniej w cyklu doskonalenia zawodowego strażaków. Akurat teraz, jeżeli chodzi o okres zimowy i o sprzyjające warunki, a mianowicie niską ujemną temperaturę, byliśmy w stanie przećwiczyć ten aspekt, który tak naprawdę jest jedną z dziedzin ratownictwa. Tutaj mówimy o ratownictwie wodno-lodowym, czyli ewentualnym udzielaniu pomocy osobie, która może na skutek różnych czynności znaleźć się pod wodą. No w chwili obecnej coraz więcej ludzi wchodzi na lód. Moda na kąpiele, na morsowanie plus wędkarze. No to są te czynniki, które mogą powodować, że być może będzie konieczna pomoc strażaków. Najważniejsze w tym przypadku jest przekazanie wiedzy przez strażaków zawodowych kolegom z ochotniczych straży pożarnych, bo to oni najczęściej są pierwsi na miejscu w przypadku zdarzeń w okolicznych gminach. Czas dotarcia i szybkość udzielenia pomocy odgrywa tu kluczową rolę i czasem minuty mogą zdecydować o czyimś życiu. Tomasz Kwiatkowski zapewnia, że na przykład jednostki z Głuszycy, Zagórza czy Starych Bogaczowic są odpowiednio doposażone w sprzęt ratownictwa wodno-lodowego, a także odbywają regularne szkolenia.